sobotę 25 maja w jednej z restauracji w Cieszynie odbyło się po 60 latach od utworzenia pierwszego oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Śląskiego w Cieszynie spotkanie byłego personelu. Oddział funkcjonował przez 47 lat i spotkanie było pełne wzruszeń i wspomnień, o czym w materiale filmowym. Zorganizowałam spotkanie naszego całego oddziału. W tym roku mija 47 lat, jak oddział istnieje. W 2011 został po prostu zakończona jego działalność. W 1964 roku pan doktor Dalski został ordynatorem pierwszego działu chorób wewnętrznych. Mieścił się on w starym oddziale, tak zwanej siódemce. Później docelowo został przeniesiony na piąte piętro szpitala tak zwanego łóżkowca. Ordynatorem już teraz nikt nie jest, bo w 2011 roku ordynatorem ostatnim był dr Marcin Pesel, który po prostu zakończył działalność i rozpoczęła się działalność oddziału geriatrycznego. To była reorganizacja szpitala i nasz oddział po prostu został zlikwidowany. Nie, to są od 1964 roku aż do 2011 roku. Wszyscy pracownicy, którzy po prostu przewinęli się przez ten oddział. Jedni pracowali miesiąc, jedni całe życie. I po prostu to są wszyscy pracownicy, którzy pracowali stricte na oddziale pierwszym wewnętrznym. W październiku, 18 dokładnie, na ognisku spotkałyśmy się w 5 koleżanek, która z nich rzuciła hasło, że może byśmy się tak spotkali. Mi nie trzeba było dużo mówić, po prostu zaczęło się. Wszyscy pracownicy dostawali ode mnie telefony o czasie spotkania i z prośbą o zdjęcie. Jeżeli już, jak dostawałam od wszystkich uczestników zdjęcia, zrobiłam album. No i w tym albumie jest taka nasza historia, naszego oddziału. Teraz w dniu dzisiejszym na spotkaniu każdy z uczestników, który jest, podpisze mi się, złoży autograf. Będzie to taki nasz, taka pamiątka, którą chyba złożymy w archiwum szpitalnym. Widzę, że po prostu jak podałam hasło, że się spotykamy, wszyscy, no nie było osoby, która powiedziała nie. Każdy fajny pomysł, fajny spot. No i dzisiaj mamy prawie 80 ludzi, którzy z radością przyszli, no i wspominamy stare dzieje.